Poważny kłopot Kaczyńskiego. W partii analizują dwa scenariusze, które zdecydują o przyszłości. Ryzyko utraty subwencji przez Prawo i Sprawiedliwość to poważny problem dla kierownictwa. Choć ostateczna decyzja nie zapadła, nieoficjalnie wiadomo, że sprawozdanie finansowe może zostać odrzucone. Wiemy, co na Nowogrodzkiej mówi się o przyszłości partii. Jak ustalił Fakt, w grę wchodzą dwa scenariusze. Ważą się losy PiS, a o finalnym rozstrzygnięciu dowiemy się z końcem miesiąca. W czwartek, 29 sierpnia, zbiorą się członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, by podjąć decyzję w sprawie sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Jeśli je odrzucą, to partia może stracić nawet 19 milionów złotych dotacji. Kilka dni temu TVP Info podało nieoficjalnie, że PKW nie przyjmie sprawozdania, a w konsekwencji odbierze subwencje. Nasze źródła na Nowogrodzkiej stawiają sprawę jasno i przekonują, że decyzje PKW są skutkiem nacisków ze strony władzy. To próba ataku na demokrację. Działania zmierzają do likwidacji Prawa i Sprawiedliwości, słyszmy. Dlatego partia przygotowana jest na skierowanie sprawy do sądu. Jej członkowie będą się odwoływać, gdy ogłoszona zostanie ostateczna decyzja. Co z subwencją dla PiS? Partia ma plan. W podobnym tonie wypowiadał się skarbnik partii. W rozmowie z Faktem podkreślał, że jeśli doniesienia te się potwierdzą, to skierują sprawę na drogę sądową. To skandal, że odkłada się decyzję po to, żeby szukać argumentów. W przeszłości takich rzeczy nie było. Jak dla mnie, to widać bardzo wyraźnie, że PKW realizuje jakieś wytyczne polityczne. Ufam jednak, że nastąpi refleksja i na podstawie przedłożonego sprawozdania, zaakceptowanego przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez PKW, a nie przez nas, bez żadnych uwag to sprawozdanie zostanie przyjęte, mówi Faktowi Henryk Kowalczyk. Czytaj więcej tutaj, będzie zrzutka na PiS. Były skarbnik, miałem z tym zawsze wielkie trudności. Co jeśli będzie inaczej? Dowiedzieliśmy się, że odwołanie od decyzji to nie jedyna droga. W PiS mówi się także o zrzutce na pokrycie utraconej subwencji. Nie będzie ona jednak sumą składek od członków, ale darowizną od sympatyków. Partia rozważa przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji w tej sprawie.